witam Was bardzo serdecznie w programie Warszawa w obiektywie. Dzisiaj znajdujemy się w fantastycznej willi pod Warszawą, gdzie już za moment zobaczycie kulisy sesji Michała Koterskiego do najnowszego wydania magazynu Moda i Styl. Do zobaczenia! Ja uwielbiam jednak film, lubię, nie wiem, w telewizji, wszystko, gdzie ja mogę się poruszać i dużo, że tak powiem, działać. No czy teraz teatr jest moją największą pasją? A zdjęcia to jest dla mnie trudny kawałek chleba, bo mnie to po prostu krępuje i ja się w tym źle czuję. No takie statystowanie i stanie w miejscu i pozowanie, to uważam, że piękne kobiety powinny być fotografowane, a faceci powinni to oglądać, no i robić różne rzeczy przy tym. Ale słyszałam, że dzisiaj oprócz tego, że byłeś modelem, to także wcielałeś się w różne role. No tak, oczywiście, bo to było dla mnie łatwe, żeby odgrywać jakieś tam postacie i wtedy fotograf mógł to jakoś wyłapać. No to jest, o przepraszam, to chyba mama, to chyba mama. Mama zawsze ma idealne wyczucie. No ale dobrze, no na razie jeszcze tak. No słuchaj, no tak, odgrywanie ról, wszystko fajnie, nie? I to jest to, w czym dobrze się czuję, akurat fotograf, że tak powiem, kupił ten pomysł, żeby się trochę położył. I od razu lepiej jest. Nie? No i fajna, w ogóle to jest przygoda. Ale tak jak mówię, zdjęcia to nie jest mój konik. Nie? Ja nie lubię zdjęć, nie lubię oglądać się na zdjęciach. W ogóle nie lubię też oglądać się w telewizji, czy tam w teatrze, czy w filmach. Nie? Ja po prostu lubię być sobą. Jesteś sobą w 100%, już cię trochę poznaliśmy i wiemy. Jednak troszeczkę nawiążę do tej sesji. Teraz już wiem, że jesteś przebrany, ale chciałam zapytać, w jakich stylizacjach dzisiaj występowałeś? To znaczy, w jakich, to może trzeba stylistkę spytać, bo ja co mogę powiedzieć, no marynarce, koszuli, no w różnych takich eleganckich, no, których na co dzień nie chodzę, ale też lubię się tak ubrać. Jaki jest styl na co dzień? No tak jak widać, luźny i zajebisty. Luźny i zajebisty, to w sam raz pasujesz do nas idealnie, bo my również nosimy się luźno, jesteśmy fajni. Chciałbym Ciebie także podpytać, bo teraz w Twoim życiu bardzo dużo się dzieje, szczególnie w życiu zawodowym. Czy możesz trochę nam przybliżyć tematy, które teraz realizujesz? No mogę przybliżyć. No teraz rzeczywiście życie zawodowe przede wszystkim to się zmieniło, że jakby, no w ogóle moje życie zawodowe się zmieniło, jakby odstąpiłem od telewizji, ona weszła na boczny plan, a spełniam się teraz w teatrze, gram główną rolę w spektaklu Mayday 2, na który gorąco zapraszam, bo to jest świetna zabawa, świetny spektakl ze świetnymi aktorami. Ja tam gram główną rolę, ale grają też tam rewelacyjni aktorzy, znani i lubiani. Między innymi Joanna Jawczyńska, Michał Milowicz, no i Anna Gzyra, wielu, wielu innych. Nie będę wszystkich wymieniał. No i to jest rzeczywiście petarda, rewelacja, a przede wszystkim dlatego, że to jedno to, że włożyliśmy to naprawdę ogromną pracę i ogromny wysiłek, to taką największą nagrodą dla mnie jest to odbiór ludzi. No, ludzie po prostu szaleją, za każdym razem są brawa na stojąco, jeździmy z tym po całej Polsce. Więc jak będą mieli Państwo możliwość i usłyszą o spektaklu Mayday 2, to gorąco zapraszam. Anna Szpetkowska, magazyn Moda i Styl. Witam Cię bardzo serdecznie. Aniu, przed chwilą odbyła się sesja z Michałem Koterskim, który będzie gwiazdą Waszego najnowszego numeru. Jak to się w ogóle stało, że nawiązaliście z nim współpracę? Współpracę nawiązaliśmy bardzo spontanicznie. Akurat jego osobowość pasowała nam do lata i do takiej właśnie zbiwnej, lekkiej atmosfery wakacyjnej. Zresztą Michał jest bardzo ciekawą osobą, zawariowaną i trochę nieobliczalną. W jakich stylizacjach dzisiaj wystąpił? Michała pokazaliśmy dzisiaj w trzech stylizacjach. Całość kolekcji pochodziła od marki Lavart. Od koszul po właśnie spodnie, buty, ale taki typowy casual. Słyszałam, że Michał dzisiaj wcielał się w różne role. Czy zanim ukaże się magazyn i zdjęcia, możesz nam zdradzić, w jakich rolach dzisiaj wystąpił? Powiem szczerze, była taka sytuacja, że odtwarzał różne role, ale no nie do końca, że tak powiem, będę w temacie, bo to są jakby ostatnie jego projekty, więc... Proszę mi wybaczyć, ale pewnie Michał powiedział, co to były za
coś tam nam zdradził. My oczywiście również zdradzimy to Wam, a ja chciałam Cię prosić, abyś zdradziła nam kilka szczegółów fenomenalnego eventu, który odbędzie się już 24 czerwca na jednym z dachów wieżowca w Warszawie, bo wiem, że szykuje się niezwykle ważne modowe wydarzenie. Tak, na zakończenie tej prac naszych takich eventowych, które tak silnie odbywały się razy na miesiąc, szykujemy taki ostatni przedwakacyjny event w dość ekskluzywnym miejscu, w naszym takim już zaprzyjaźnionym wręcz apartamentowcu JM na Dżibowskiej. To będą dwie kondygnacje łącznie z tarasem dachowym. Będą oczywiście pokazy, będą też występy muzyczne. Wyjątkowo tworzymy showroom dla naszych partnerów, gdzie będą mogli swoje kolekcje pokazać, dodatki, no i specjalni goście. Robert, my znamy się nie od dziś. Ty również współpracujesz z magazynem Moda i Styl już kilka dobrych lat. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tym magazynem? Nie pamiętam, tak dawno to było. Nie wiem, naprawdę, gdzieś tam byłem na któryś pokaz zaproszony i tak pomału zaczęliśmy współpracować. Czy pamiętasz jakąś sesję, która w szczególny sposób zapadła Ci w pamięć? Bo wiem, że tych sesji z magazynem zrobiłeś bardzo, bardzo dużo. Wiele gwiazd, wiele okładek. Ja Ci powiem, że jest to chyba każda sesja gdzieś tam ma swój jakiś charakter i jest każdy gdzieś tam jakiś fragment może gdzieś zapamiętam, ale to żeby któraś w szczególny sposób się wyróżniła do naszej. A ta dzisiejsza z Miśkiem Koterskim. Wiem, że jest to bardzo energetyczna postać. Jest to też mężczyzna. Czy łatwiej fotografuje się kobiety, czy łatwiej pracuje się z mężczyznami? No tak jak wcześniej rozmawialiśmy, na pewno szybciej się pracuje z mężczyznami. Dzisiaj tak nawet było potwierdzenie, bo szybko nam dosyć poszło. No sama sesja z Miśkiem. No na początku był spięty, mimo wszystko, mimo tego, że pracuje w teatrze, to jednak troszeczkę był na początku spięty, ale potem jak już wyluzował, bardziej pokazał tą swoją osobowość, jaki jest szalony, no to poszło nam naprawdę szybko i sprawnie. W ilu stylizacjach Misiek dzisiaj wystąpił? Ojejku, ja tego nie liczę, dwie, trzy. I co dzisiaj pokazaliście? Jak postarałeś się ukazać Miśka Koterskiego? Znaczy jeden taki zamysł zdjęcia okładkowe, gdzie raczej postać taka powiedzmy stabilna, tak? Natomiast pozostałe zdjęcia na luzie wesołe, także myślę, że będzie możliwość zobaczyć, jak to wygląda. Zbyszku, znajdujemy się dzisiaj w Twojej willi. Jest ona niezwykle urocza, jest przepiękna, ma piękny ogród. Odbyła się tutaj dzisiaj sesja Michała Koterskiego. Ja wiem, że Ty na co dzień zajmujesz się projektowaniem takich domów. Na co dzień zajmuję się projektowaniem przede wszystkim osiedli domu, które buduję, bo jestem firmą deweloperską. Ten dom cały projektowałem i to jakby jest moja część mojego serca i mojej osobowości. Mieliście okazję go zwiedzić, zobaczyć, że w każdym calu ten wnętrze zaprojektowany, przemyślany. No a przede wszystkim zaprosiłem tutaj pana Michała dzięki pani Ani, którą się przyjaźnię i która zaproponowała mi taką sesję. Właśnie chciałam zapytać, jak rozpoczęła się Twoja współpraca z panią Anną Szpetkowską, a także z magazynem Moda i Styl? Poznaliśmy się pewnego razu w tym promenadzie i od tego momentu trzymamy kontakt i w ten sposób ona zaproponowała, że takie coś chciałaby zrealizować u mnie w domu, ja się zgodziłem. No muszę przyznać, że efekty sesji są powalające, tak samo jak ten dom, tak więc gratuluję. Jest naprawdę piękny i fantastyczny. Dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przebywać. Ja również dziękuję, poza to. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj z nami i towarzyszyliście nam w czasie sesji Michała Koterskiego. Jak sami widzicie, Michał Koterski to fantastyczny mężczyzna, a efekty jego sesji zdjęciowej już niebawem w magazynie Moda i Styl. Do zobaczenia!